Witam, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krupier i witajcie w kolejnym odcinku z gry Slender. To jest Slender 8 Pages, czyli 8 kartek, 8 stron. Nie słyszycie po prostu teraz przez chwilę muzyki w tle, ponieważ podczas ustawiania muzyczka się skończyła po prostu i nie wpieprzyli replaya i nie ma muzyczki. Ale nie będę właśnie zanudzał tą ciszą. Niech po prostu gra się rozpocznie i przekonajmy się, czy Slender potrafi straszyć, tak wiecie, no, dwa razy. Zaczynamy. Start game. Jeszcze specjalnie czekałem na godzinę późniejszą, żeby to miało jakiś swój klimat. Także przygotowanie szybkie, ułożenie się na słuchawkach. Oczywiście świerszczyki. No. Troszeczkę dziwnie to zabrzmiało, ale okej. Zaczekajmy. Slender the 8 Pages. No zobaczymy, jak ogarnę. Musiałbym... Szkoda, że nie mam tej kamery, byście przynajmniej się pośmiali może. Dobra, szybkie, dobra, tam... Uuu, przybliżenie. A oddalenie to jest Q, okej, dobra. I... Dowiedziałem się kilku małych takich tipów na temat co robić w ogóle. Znaczy w sensie nie mam się bać po pierwsze, jak nie zdobędę pierwszej kartki. W zasadzie to jest tylko taki jeden tip. Bo jakie to mogą być tipy do Slendera? No, dobra. Szukamy kartek. Tak jak ja mówię zawsze w Herosie, idziemy zawsze drogą. Bo droga prowadzi zawsze do celu, ale nie wiem, czy akurat tutaj się to sprawdzi. Jezu, dla mnie już każde drzewo, każdy cień, wszystko jest dla mnie już... Oj, już wszystko jest dla mnie, kurde, Slenderem. Jeszcze sobie troszeczkę tutaj podgłośnie, wybaczcie, bo... O, okej. Okay. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Ostatnio jak grałem Slendera, to... nie było aż tak strasznie, ponieważ to była godzina popołudniowa. I jest pierwsza kartka. Wtedy chyba miałem trzy. Zobaczymy. Nie wiem, czym to się zbiera. Czy się po prostu podchodzi pod to? Enter, spacja. Kuźwa, czym to się... A, lewym. Okej. I teraz zaczyna się dopiero. Pierwsza kartka. Teraz mogę już być po prostu obsrany, że tak powiem. A uwierzcie mi... Lubię się tam, wiecie, w lubię horrory oglądać i w ogóle. Dla mnie to nie jest jakieś takie, wiecie... To jest... Tylko film, ale w grach to już jest gorzej, bo w filmie to jakoś da się to wyczuć, kiedy, co, jak, gdzie, ale w grze to jest już zupełnie co innego. Tutaj może w każdym momencie wywalić, będzie i tyle z tego wyjdzie. Dobra, mamy tu jakąś ciężarówkę, jakąś... Ciężarówkę? Zresztą nawet na to nie wygląda. Chociaż taki pick-up, coś takiego. Czyli gdzieś tutaj znajdziemy jakąś kartkę. I mamy drugą kartkę, proszę państwa. Ale im więcej mam tych kartek, tym robi się coraz ciężej. 194, mam nadzieję, że nie wiem, nie jest mi to potrzebne. To są tylko ważne kartki. Jezu, i to bicie takie, te bębny, przerażające. Tak na razie jest spokój. Także spokojnie. Użyłem jeszcze te świerszczyki w tle. Ponieważ one też dają jakiś tam... Zaraz... O, no! Panie kolego! My się już dobrze znamy, tak, ja tu wróciłem. Chociaż bardzo nie chciałem tutaj wracać. To tylko ze względu na moich kochanych widzów. O Jezu, ja już go czuję tutaj za mną gdzieś. Jest? Zgadłem? No pewnie, że jest. No pewnie, że on tam jest. Dobra, gdzie tu mogą być te kartki? Znowu się gdzieś zgubię w lesie. Zobaczycie, ja się zgubię. Czekajcie, tam byłem? To jest ten domek, tak? Obok tego, okej. Dobra, już wiem, kumam. Idziemy w tamtym kierunku. O nie, nie ma go za mną. To jest bardzo zła informacja, bo ja lubię, jak on jest za mną, sobie łazi i tego, to jest przynajmniej w miarę bezpieczne. No gorzej, niech się tak pojawi na pużu i jest. Nagle się pojawia.
Dobra, mamy jakąś ścieżkę, drogę, coś, co przypomina przynajmniej drogę. Zobaczymy. Nawet nie wiem, no idziemy gdzieś tutaj, w tym kierunku. O, tutaj. Boże, te wszystkie budynki tu są takie przerażające, że nie pytajcie. Dobra, dobra, jest za mną i nawet jest w porządku. No gorzej, no nie, to jest ten budynek. Nienawidzę go. Ale pamiętam, tutaj była kartka. Gdzie? Wiem, że w tym budynku jest, no. Tyle pamiętam. Ale zobaczymy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Oby mi gdzieś za rogu tylko nie wyskoczył, bo to będzie naprawdę. Lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra, lewo. Czy dobry wybór? Na razie jest w porządku, ale to jest wszystko do czasu. A, krzesełko. Kurde, kurde, no to idziemy jednak w prawo. A co się tam kryje? Mam nadzieję, że on tak nie wyskakuje, tak nagle. Dobrze, tam nie znam się na tym Slender. O, i jest karteczka. Musisz uciekać. No nie, i się zmieniła ta muzyczka. Nienawidzę. Ja już niczego w tej grze nienawidzę. Nienawidzę tej gry. Nie lubię się bać w grach, bo to jest dla mnie coś. O nie, 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 nie. Dobrze, że ja już wychodzę, także my się stąd zawijamy. Ja już nie chcę mieć z panem nic wspólnego. Mam nadzieję, że pan sobie tam stoi. Rozkręca się powoli. Boże, znowu jest jakieś wejście? Nie. Tak łatwo mnie nie złapiesz. Ja się tak łatwo nie poddam. Chociaż nie wiem, czy to słychać po moim oddechu. Jest gdzieś ten taka gorycz tego strachu i w ogóle. Wiem, że później się dopiero zaczyna hardcore, jak się. Wiecie, już tam chyba 5 kartek się ma. Wtedy ekran zaczyna buzować, coś się tam dzieje, nie wiem. Jakieś nagle coś się tam dzieje, no nie wiem. Tak przynajmniej jak oglądałem u innych, jak sobie radzą. Nie. Ja idę gdzieś sobie w las. W lesie jest, myślę, bardziej bezpieczniej. Z dala od tego domu, bo ja wiem, co się tu kryje. Ujojojojojoj, pan idzie za mną, no to. To w sumie dobrze. Jak pan idzie? No nie, pan się do mnie zbliża. Pan się do mnie zbliża. Idziemy dalej, idziemy. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale potworny szum mam teraz w słuchawkach. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Wybaczcie. No i wracamy po małym cięciu, ponieważ coś mi się tam, nie wiem, jakieś szumy w słuchawkach. Dobra, już idę. Jakieś szumy dostałem w słuchawkach, nie wiem od czego. Ktoś może przywatkował tam nogą, coś, nie wiem. Zła informacja jest taka. Nie ma Slendera za mną. Nie ma Slendera też w pobliżu mnie, także boję się o najgorsze. Coraz gorzej tutaj widzę w ogóle cokolwiek. Mam nadzieję, że się nie. To jest inny samochód. Powiedzcie mi, że to jest inny samochód i że nie idę do tego domu i że. Że Slender jest za mną, powiedzcie. Tak. O, na szczęście. Na szczęście. O, jest i kartka 4 na 8. Pobiłem swój rekord. Uff, ale. Boże, czuję się, że zaraz zacznie się taka jazda. Przynajmniej z moją psychiką się zacznie jazda. Wiecie, no, Slender to już jest, że tak powiem, ma już trochę, ale uwierzcie mi, że to jest chyba moja druga albo tam trzecia gra, w której się naprawdę boję jak smok normalnie. No nigdy nie byłem aż tak, no nie wiem, że przyspieszony oddech czy coś. Wiecie, nie. Wow! Nie w drzewo! Stary! No. Przyspieszony oddech. To jest coś, kurde. Cztery kartki. Dobra, idziemy gdzieś. Nie mogę iść przy płocie centralnie, bo przy płocie wiadomo, że się nic nie znajdzie. Idziemy tak więc w tamtym kierunku. Mam nadzieję, że mnie Slender jakoś nie zaskoczy. Wiem, że się może to udać, ale on nie daje na to gwarancji. No ci każdemu może. No, na razie spokojnie. Chwila oddechu. Chwila spokojnie.
pokoju, spójrzmy na tyły. No tyły nie wyglądają aż wcale aż tak dobrze, jeżeli Slendera nie ma za mną. Bo on może czyhać, kurde, za każdym drzewem. To jest właśnie w tym najgorsze. Oj, nie ma go, nie ma. Pamiętaj, nie. O! Co to jest? Nie mogę się obracać. Jakiś rurociąg? Nie, pierwszy raz to widzę. Jakaś rura, coś? No nie wiem, czy chcę tam wchodzić. A pierwszy raz to widzę, ale jest kartka. 5 na 8, ludzie. Jest wręcz znakomicie. Ta muzyka już normalnie daje tak po uszach, że wy nawet sobie tego nie wyobrażacie. Ja może nie daję aż tak jakiegoś tam napięcia, ale uwierzcie mi, że portki mogą być w tym momencie, w przypadku moim, pełne. Ja już normalnie nic nie widzę, no już nie jestem, mam twarz prawie przy samym ekranie. No to by było za głupie, jakby kartki były obok siebie. Pewnie, no nie wiem, czy wy coś widzicie, ale ja tam nic nie widzę. Latarka mi po prostu słabnie, być może. Oj, nie, ekran mi się... Nie tam! O, dobra. Musimy jakoś ominąć, bo gdzieś w tym kierunku jest tutaj nasz biało-czarny przyjaciel. Żeby nie być na jakiegoś rasistę, powiedziałem biało-czarny, bo on jest biały, ubrany w czarny garnitur. Czy jakoś tak. Muszę pilnować, kurczę, tego, że kiedy się, wiecie, tutaj będzie mi pojawiał. Ale też może gdzieś tutaj właśnie gubię kartkę i w tym momencie mnie... Ja pierdolę. Ale 5 na 8. To jest ten plus. Tak poczułem normalnie, jakby jego ręka naprawdę tak mi położyła tą rękę, tak wiecie, takie zabranie oddechu, takie. Coś takiego. No nic, kochani, to dzięki wam, zagrałem drugi raz tego Slendera i uwierzcie mi, że chyba trzeciego nie będzie, bo już naprawdę jeszcze boję obrócić do tyłu. To wszystko wina latarki, ale uwierzcie mi, że jak na drugi raz spontaniczne odpalenie Slendera i pomyślenie, wiecie, no nagram w końcu, tylko chciałem taką jakąś znaleźć tą odskocznię i udało mi się jakąś znaleźć Slender. Mimo, że w tą grę grałem, to jakoś mi się to... Jezu, uspokój się moje serce. No, dalej cały czas potrafi dać mały kisielek. No nie powiem, że nie. Co jeszcze? No, jeżeli macie jakieś gry, niekoniecznie horrory, mogą być jakieś inne, głupie, psychiczne, takie, z czego możemy się pośmiać, albo żebyście wy po prostu mieli ten zacież na buzi, to możecie, nie wiem, napisać w komentarzu, a najlepiej piszcie na Facebooku. Znaczy, w komentarzach też możecie, oczywiście wszystkie komentarze też czytam, ale najlepiej, jeżeli będziecie pisać na Facebooku, bo tam możecie, nie wiem, macie tą opcję, wiecie. A w sumie tutaj też są. Właśnie, co tutaj jest? Łapki w górę. A właśnie, co do łapek. Jeżeli wam się ten film spodobał, jeżeli ogólnie się wszystko to, co robię, podoba wam się, to możecie właśnie zostawić taką łapkę w górę pod tym filmem i obok niej znajdziecie przycisk subskrybuj. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, chcecie więcej słyszeć moją skromną osobę w filmach, to możecie zasubskrybować ten kanał i... I co więcej? No, nie wiem, ja już chcę zamknąć tą grę. Na razie, trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnych materiałach.